proszę opowiedzieć może w skrócie, jak to się stało, że osoba profesora pochodząca z Dolnego Śląska, pracująca naukowo w Centrum Śląska Opolskiego, zajmuje się kresami, czyli tematyką, która jeszcze do niedawna była zupełnie nieznana w tym rejonie Polski. No to jest fascynacja, tak jak się ulega nagle fascynacji tą dziewczyną, nie inną. Jest dużo pięknych kobiet, a nagle ktoś wybiera tą jedną i chce z nią być na całe życie. Tak się zdarzyło przed 30 laty, kończąc studia, przypadkowo pojechałem do Lwowa i uległem fascynacji miastem. I jeszcze przypadkowo tramwajem siódemką w gorący lipcowy dzień pojechałem na Łyczaków i wszedłem na cmentarz łyczakowski. Wtedy przeżyłem szok, bo nagle zobaczyłem piękne pomniki, piękne nagrobki z epitafiami, znakomite rzeźby w pięknych alejach kasztanowych, bukowych. I gdzie leżała Konopnicka, Zapolska, Grodgę i tak dalej. No, uległem fascynacji i to mnie związało pierw ze Lwowem, bo zacząłem pisać książkę o cmentarzu lwowskim, gdzie spoczywa kwiat polskiej inteligencji, a później to rozszerzyłem na całe kresy, bo w wyniku wojny Polskę przesunięto na mapie Europy 250 km. Dawna granica, która była na linii Zbrucza i Dniestru, wylądowała na linii Bugu i Sanu. I miliony ludzi straciło tam swoje domy, mieszkania, przesiedlono ich tutaj na Śląsk. I ja, już chodząc do szkoły w Świdnicy, miałem pełno kolegów lwowian. W moim Strzegomiu mieszkali ludzie z Wołynia, z Sarn. Słyszałem bałak lwowski, słyszałem kresowiaków. I to spowodowało, że uległem fascynacji tym tematem. Prosiłbym o skomentowanie mojego spostrzeżenia historycznego bardzo, albowiem cała sytuacja, którą pan będzie dziś opisywał i która wydarzyła się naprawdę w roku 45 w związku z kresami wschodnimi, wywołana została przez Wielką Trójkę na swoich posiedzeniach w Jałcie, w Poczdamie, w Teheranie. Tam ustalono ówczesny podział świata i ten podział świata dotknął właśnie nas. Staliśmy się jak żywy kurczak rzucony niedźwiedziowi. Polska stała się niewolnikami Sowietów. Tak, to jest bardzo skomplikowany proces. Wiek XX to jest wiek przeklęty. Ludzie zawsze są walczyli, toczyły wojny się w Babilonii, w Egipcie, w Rzymie. Teraz giną gdzieś ludzie w Syrii czy tam gdzieś w Afganistanie, ale to, co się stało w pierwszej połowie XX wieku, to było horrendum. Wywołano dwie potworne wojny. Pierwsza, która pochłonęła 24 miliony ludzi i myślano, że będzie wielka jedyna, bo nazwano ją Wielką Wojną. Nie przypuszczono, że za 20 lat wybuchnie jeszcze większa, która pochłonie 64 miliony ludzi. A oprócz tego 20 milionów straci miejsce zamieszkania, przemieszczą ich w inne miejsca. Europa stała się miejscem straszliwych mordów. Ludzi zabijano jak na taśmie, palono ich w piecach itd. I teraz po tej wojnie trzeba było tę Europę jakoś ułożyć, bo tu było to wszystko wymieszane. Polacy mieszkali pod Kołomyją, a Ukraińcy mieszkali pod Krosnem. Białorusini mieszkali pod Białymstokiem, a Polacy pod Mińskiem białoruskim. I kiedy te narody spokojnie żyły obok siebie, nie było tej ideologii nienawiści, to się nic nie działo. Ale jak demony nienawiści się, to ludzie się zabijali, mordowali. Trzeba było z tego jakoś wyjść. No, wzięto takie rozwiązanie, rozdzielić narody, powysiedlać Ukraińców z Polski, a Polaków gdzieś tam z głębokich krajów. To doszło do wielkiego przemieszczania ludności. Stare miasta, które od wieków były polskimi miastami, jak Lwów, Grodno czy Wilno, tylko trzy wymienię, z dnia na dzień Lwów się stał miastem ukraińskim, Grodno białoruskim, a Wilno litewskim. Miasta, które przez wieki były w kulturze niemieckiej głęboko zakopane, jak Breslau, tu Gliwice czy Opelmuj, z dnia na dzień stały się miastami polskimi. To dawne świątynie polskie stały się cerkwiami,
a kościoły ewangelickie stały się kościołami. To była niesamowita rzecz. Ja, literatura polska tego nie opisała. Ja to w swoim cyklu Atlantyka chcę pokazać, co się stało z ludźmi. Mieszkał w Krzemieńcu, gdzie wylądował. Mieszkał w Zbarażu, koło Myi, gdzie go przewieziono. Jaki jest jego los? Ja pokazuję historię przesiedleń wielkich i wielkich ludzi, bo się koncentruję nie tylko na martyrologii, bo o tym jest dużo ludzi pisze. Ja pokazuję ludzi szczęśliwych, którzy mieli w Stanisławowie, w Tarnopolu swoje domy, kamienice, mieli pensjonaty w Truskawcu czy gdzieś tam w Morszynie. Co się z nimi stało? I dochodzę, że osiedli gdzieś w Dusznikach, w Szawniezdroju. Gdzie osiadł na przykład Stanisławów powojenny, że osiadł tu w Gliwicach 8 tysięcy, że osiadło ich 8 tysięcy w Opolu. Pokazuje historię naszych dziadków, ale co też się dzieje z wnukami. Także to jest saga mówiąca o ludziach. Posługuje się w moich tej książkach tytułem Atlantyda, bo jest mit platoński, że było kiedyś na Oceanie Atlantyckim dobrze rządzone państwo. Miało mądrych polityków, wielkich uczonych, znakomitych artystów. I nagle rozstąpiły się morze tego Oceanu Atlantyckiego i to państwo poszło w niepamięć. Zatonęło w otchłani. To jest mit. Ja ten mit wykorzystuję do tytułu swojej, bo tak się stało z niektórymi miasteczkami, wsiami na Wołyniu, na Podolu. Były tam pałace, były tam dwory, były tam polskie cmentarze. Dzisiaj tam nic nie ma. Chaszcze, krzaki. Pisze o Zbyszku Cybulskim, tu związanym z Katowicami, tu pochowanym. On się urodził pod Śniatyniem, na Pokuciu, w pięknym pałacu, dworze. W mojej książce pokazuje ten dwór. A dzisiaj w tym miejscu są krzaki, chaszcze. Zostały tylko gruzy z tego. Ja odtwarzam na podstawie rodzinnych fotografii, jak to wyglądało. Tą Atlantydę, wydobywam ją w zapamięci. Ale właśnie mówię, co się stało z tymi przesiedlonymi. Nie tylko pisze o Zbyszku Cybulskim, bo miał brata Antka, który tu później był znanym prawnikiem w Katowicach i ma tu swoich następców, potomków. Także ta historia jest no, taką wielką sagą rodzinną rozpisaną na setki miast i tysiące ludzkich biografii. Panie profesorze, w życie wkracza już trzecie pokolenie związane z kresowianami. Jaką pan miałby krótką radę dla tych wszystkich młodych ludzi, którzy praktycznie mało wiedzą o losach swoich dziadków, babć, może rodziców. Krótko, jaka rada, aby oni coś wiedzieli, coś więcej wiedzieli o swoich korzeniach? Drodzy młodzi przyjaciele, poznajcie swoje korzenie. Dowiedzcie się, skąd przed wasz dziadek czy pradziadek. Kim tam był, co robił, bo w waszych genach jest uroda tego dziadka, pradziadka, czasem zdolności, talenty. To są często frapujące historie. W moich książkach, które mają dużą poczytność, co z radością przyjmuję, jest to tak atrakcyjne, że ludzie chcą to czytać, chcą poznawać historię tych ludzi, którzy tam budowali pałace, fabryki, cukrownie, biblioteki, pomniki, kościoły, klasztory. Niezwykła historia tych ludzi, ich ruchliwość, kurorty, skocznie narciarskie jak w Worochcie czy Jaremczu i tak dalej. Zobaczcie, wczytajcie się w to. Naród musi mieć swe korzenie. Nie może być tak, że jestem znikąd. Wniknij w historię swojej rodziny, zapytaj swych rodziców, co wie o przeszłości. Ja czerpię garściami od pokolenia odchodzącego, bo biologia robi swoje prawo i ludzie wchodzą w wiek, kiedy odchodzą. Wiek 80-90 lat jest ten takim momentem, kiedy ja wydobywam w ostatniej chwili te okruchy zatopionej Atlantydy. W każdym tomie mojej książki, a teraz ósmy się ukaże, jest 300 fotografii i około 700 nazwisk rodzin. Na każdej fotografii jest opisane, kto jest, kim był, co robił i anegdota. Przeplatam tą książkę anegdotami, często dowcipnymi, wzruszającymi. To jest historia korzeni. A tu w Gliwicach, tu w Katowicach czy Bytomiu siedzi dawny Lwów,
dawny Stanisławow, Tarnopol. Transporty szły właśnie na południe tutaj, bo ci, którzy zostali wysiedleni z Wilna czy Grodna, pojechali na północ i opanowali tam te Olsztyn, Gdańsk i tak dalej. Natomiast my tutaj mamy korzenie lwowsko-stanisławowskie. Nie można pisać historii Śląska, historii nauki polskiej w Gliwicach choćby, bez znajomości Politechniki Lwowskiej, która bo tu profesora przyjechała, tu profesor Zagajewski, profesor Henduszko. Oni tworzyli tą silną śląską uczelnię. To są ich korzenie. Ja o tym piszę. I nasi następcy, pokolenia idące za nami, powinny wiedzieć tego. Powinni znać te korzenie. Serdecznie panu dziękujemy za te parę słów. Jesteśmy naprawdę zaszczyceni, że zechciał pan nam opowiedzieć o swojej pasji. Proszę państwa, pan profesor Stanisław Nicieja, rektor Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, autor dzisiejszego wykładu. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję państwu.